Drugi obieg wydawniczy był ewenementem w krajach bloku komunistycznego. Choć jego szczyt przypadał na okres Karnawału Solidarności, to także i po 13 grudnia 1981 roku powstało wiele nowych inicjatyw wydawniczych. W swojej książce opisałem historię wydawnictwa Myśli Nieinternowanej, którego powstanie było reakcją na wprowadzenie przez Jaruzelskiego stanu wojennego. Działało ono przez cały okres lat 80., wydając kilka tytułów czasopism oraz druki zwarte czy książki. Prowadziło również działalność dywersyjną czy edukacyjną. Swoją książkę podzieliłem na dwie zasadnicze części, w których opisałem dzieje wydawnictwa oraz opisałem jego dorobek piśmienniczy. Zapraszam Państwa do lektury.